Jest z nami Marta, wspaniała dziewczyna, która urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Marta, powiedz mi, jak wygląda obecnie teraz twoje życie, ponieważ wiem, że niestety przez to masz wiele problemów i jednak pracodawcy nie są chętni, aby cię zatrudnić w pracy. No i masz jednak no, to wszystko utrudnione. Nie wiem, no, jak sobie z tym radzisz? Znaczy, bardzo trudno jest mi znaleźć pracę, ponieważ w zasadzie nie jestem w stanie długo stać, więc powinna mieć pracę siedzącą. Ale też ze względu właśnie na tą moją chorobę ludzie boją się mnie zatrudniać po prostu. Ponieważ często przy tej chorobie jest ryzyko padaczki, więc oni po prostu nie chcą. Czy czujesz, czy jest ci z tego powodu przykro, dlatego że czujesz, że nasz rząd nie docenia osób niepełnosprawnych, które chcą pracować, tylko po prostu nie mogą, bo właśnie pracodawcy nie chcą tego zrobić? Znaczy, moja niepełnosprawność po prostu nie jest jakby, że czuję się odrzucona, tylko też pracodawcy po prostu widzą mnie jako kogoś nienormalnego. I nie chcą tej szansy dać. I nie chcą tej szansy dać, mimo że z wyglądu jestem całkowicie normalna. Absolutnie, oczywiście. Jesteś piękną dziewczyną, uśmiechniętą i na pewno w niejednej pracy dałabyś sobie radę, tylko po prostu pewnie to już musisz to zaznaczyć w CV. No i niestety ta szansa nie jest dana. Czy masz jakiś pomysł na siebie? Czy chciałabyś napisać do kogoś z prośbą o to, aby takie osoby jak ty, kochana, po prostu miały tych szans więcej? Znaczy, ja też staram się ludzi uświadamiać, że niepełnosprawność to nie jest coś, czym można się przysłowiowo zatruć od kogoś. Dokładnie. Tylko po prostu boli mnie to, że większość ludzi na ulicy po prostu ogląda się za mną, jakby nie byli świadomi tego, że istnieje coś takiego jak niepełnosprawność. Że każdy może być inny i po prostu tylko dlatego, że porusza się inaczej, jest odrzucany przez społeczeństwo. Rozumiem, a teraz ty masz jakieś rehabilitacje, zabiegi, nie wiem. Znaczy, w zasadzie moja rehabilitacja trwa nieprzerwanie od trzeciego miesiąca życia, więc... Też duża rola w tym moich rodziców, że po prostu walczą cały czas o to, by mogła normalnie funkcjonować. A masz jakąś taką złotą receptę? Myślisz, nie wiem, myślisz, że co by pomogło, aby po prostu ludzie inaczej na to patrzyli? Czy myślisz, że gdyby rząd bardziej wspierał takie osoby, w ogóle wszystkich, to byłoby lepiej? Myślę, że tak. Przede wszystkim apeluję do wszystkich rodziców, uświadamiajcie swoje dzieci o tym, że ludzie, którzy są niepełnosprawni, nie są inni. Po prostu mówcie swoim dzieciom, że takich ludzi też trzeba docenić, bo oni całe życie muszą walczyć, żeby normalnie żyć. Tym, kochani, akcentem zakończmy tą historię. Jesteś wspaniałą dziewczyną i na pewno życie jeszcze się obróci, a my pamiętajmy, by wspierać wszystkich, bo nigdy nie będziemy wiedzieli, kiedy znajdziemy się w takim miejscu.